Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku chciałbym zademonstrować Wam dwie nowości dostępnościowe, jakie przynosi ze sobą system iOS 17, ale są to też dwie nowości, które będą pojawiały się w systemach macOS, watchOS i tak dalej. Dlaczego dwie? Dwie, bo występują razem, są nierozłączne. Pierwsza z nich to mowa na żywo, a druga głos indywidualny. O co tutaj chodzi? Mowa na żywo jest to rozwiązanie, jakie Apple wdrożyło do swoich systemów na prośbę wielu organizacji działających na rzecz osób, które nie mówią. Z różnych powodów, neurologicznych, urazów itd., itd. dodało do swojego systemu aplikację, za pomocą której możemy komunikować się głosowo, nie mogąc mówić. Jak to działa? Jak już wszystko sobie skonfigurujemy, potem Wam pokażę gdzie i tak dalej, wystarczy 3 razy nacisnąć przycisk boczny na urządzeniu mobilnym, czyli Power. Raz, dwa, trzy. Uwaga, skróty dostępności. Otwierają nam się skróty dostępności i tutaj obok VoiceOvera, którego używam na co dzień, pojawia się nowa opcja. Zaznaczone. VoiceOver. Mowa na żywo. Przycisk. Mowa na żywo. Gdy ją aktywuję, tutaj wpisz szukaną frazę, pole wyszukiwania, edycja, szukam informacji o, wielokropek. Na ekranie, to co słyszycie w tym momencie, to jest jeszcze informacja ze strony internetowej, ale na ekranie pojawiają mi się frazy, które wcześniej sobie zapisałem. Takie frazy ulubione, z których mógłbym, na przykład łącząc się z kimś za pomocą połączenia telefonicznego, połączenia FaceTime, bo to również jest możliwe, żeby w trakcie połączeń telefonicznych wysyłać takie głosowe komunikaty, albo po prostu biorąc urządzenie mobilne do ręki i pisząc coś na ekranie, albo wybierając właśnie z tej listy konkretną wiadomość, mogę do osoby, z którą chcę się skomunikować za pomocą głosu, właśnie stukając tutaj na liście, wybiorę sobie wiadomość, żeby nam tutaj mowa wyłączona. Gadacz nie przeszkadzał, ja go wyłączę. I teraz z listy wybieramy sobie poszczególne wiadomości. Klikam pierwszą. Dzień dobry, nazywam się Piotr Witek i bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w tym spotkaniu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wyobraźcie sobie, że podłączacie się do jakiegoś spotkania na FaceTime'ie i taką wiadomość po prostu wybieracie z listy. Możecie sobie kliknąć zaraz kolejną. Poczekaj proszę, aż napiszę dłuższą odpowiedź. Bo nie musimy tylko wybierać wiadomości z listy, już włączę sobie gadacza, ale możemy też wywołać klawiaturę. Zamknij przycisk. Zamknij klawiaturę. Przycisk. I wpisać taką wiadomość z palca. Zaznaczone. Wielkie A. Wielkie L. L. A. A. Spad. Spad. N. M. M. A. A. Spad. Spad. K. K. O. O. R. T. T. A. A. Wpisałem ją z palca i zamiast Enter, retur, mam przycisk wyślij. Ale ma kota. I taka wiadomość jest wysyłana albo odtwarzana z głośnika mojego urządzenia. To są wiadomości na żywo dla osób, które nie mogąc mówić, chciałyby przekazywać informacje werbalne, na przykład przez telefon. Wyobraźmy sobie, że osoba nie mówiąca, na przykład głucha, musi wezwać pomoc, dzwoniąc na numer 112 i jak ma to zrobić, jeśli nie potrafi mówić. A to nie mówimy tylko o osobach głuchych, ale także o osobach, które z innych przyczyn nie są w stanie mówić. Teraz mogą tego dokonać za pomocą wbudowanej systemowej aplikacji. Ale to nie wszystko, bo wspominałem Wam również o głosie indywidualnym, naszym osobistym głosie. O co tutaj chodzi? Jest to nowa usługa, dzięki której możemy stworzyć sobie własny głos indywidualny. Czyli jeśli jesteśmy osobą, która spodziewa się, że na skutek na przykład choroby neurologicznej może utracić głos, albo na skutek operacji może stracić głos i możliwość komunikowania się, wtedy możemy sobie tutaj nagrać próbki naszego głosu i na ich podstawie Apple stworzy syntezator mowy wykorzystujący nasz głos. Jak to brzmi? Ponieważ możemy na razie stworzyć taki syntezator mowy tylko i wyłącznie dla języka angielskiego, ja tu zaznaczone shift przełączę. Następna klawiatura. English West. Na angielski. I żeby było mi wygodniej, to przełączę sobie na Braille'a. Wyjście ekranu Braille'a. Orientacja zablokowana. Muszę tylko pamiętać, że inne są tutaj angielski, skróty braille'owskie. I napiszę coś po angielsku. Kropka 6. E, L, L, O, S,
spac M, Y, spac F, R, I, E, N, D, S. Wykrzyknik. Wykrzyknik. Więc spacja. Kropka 6. Wiel O, W, spac A, R, E, spac Y, O, U. Znak zapytania. Jul. Spacja. Kropka 4. Oj, nie ten skrót. Kropka 6. Wielkie I, T, spacja, I, I, S, spac A, M, A, Z, I, N, G, spac T, H, I, S, spac F, O, I, C, E, apostrof, apostrof, o, wykrzyknik, tak. Voice. I teraz napisałem, klikam wyślij i posłuchajcie. Hello my friends, how are you? It is amazing, this voice. Tak brzmi mój głos, który został przerobiony na syntezator mowy, żebyście mieli nieco większą próbkę, to postaram się wam wkleić coś. Na ławce, w białej koszuli i niebieskiej marynarki. Tylko układanie muszę kostki Rubika bez znaleźć słoneczny dzień. Pasek przewijania. Teraz na ekranie. Dzień. Słoneczny dzień. Otwórz menu główne. Pole edycyjne. Na ławce, nowości w mojej szufladzie. No. Adres, moja szufla, ust, pasek narzędzi. No. Słoneczny dzień. Pasek i słoneczny dzień. Na ławce, może w białej koszuli i niebieskiej marynarki. Siedzi raz, Piotr. Obok ławki, w uprzęż. Uwaga. Uwaga, skróty dostępności. Tak, zaznaczone. Mowa na żywo. Anuluj. Mowa na żywo. Jeszcze raz klikamy. Mowa słoneczny na żywo. Dzień. Na ławce. Teraz słoneczny dzień. Na ławce. Słoneczny dzień. Wyszukaj. Słoneczny dzień. Na ławce. Słoneczny dzień. Nowości w mojej szufle. Słoneczny dzień. I tutaj wyszukiwarka. Na, tutaj wpisz szukaną frazę. Po, słoneczny dzień. Na, wpisuj, aby mówić. Dobra, niestety to musimy korzystać z trybu eksploracji. Aktywuję pole edycyjne. Błędnie zapisane. Rozpoznawanie. Opisuj obrazki. Wybierzmy rozpoznawanie. Sobie błędnie zapisane. Znaki. Błędnie rozpoznawania ekranu. Wyłącz. Zamknij. Wpisuj, aby mówić. Pole tekstowe. Uciekło. Edycja. Fokus. Wstawiania na końcu. Błędnie zapis. Edycja. Rozpoznawanie ekranu. Edycja. Edycja. Wklej. Hello there's in another video from i mamy teraz dłuższy fragment i żebyście mieli możliwość posłuchać, jak to brzmi mój głos w syntezatora mowy angielskiego. Hello dears in another video from my drawer Piotr with egg bows. In today's episode, I would like to show you one of the system functions which allows us to connect a second set of wireless headphones. What's all this for? When can it be useful to us? Well, I'll tell you when it's useful to me. For example, in such situations, when Alice and I are traveling, whether on the train or on the plane, and we want to watch a series together, listen to some audiobook, so for this purpose, just sharing the handset is not enough. Because in a noisy environment, we are simply distracted by other sounds, so it is much more convenient to connect a second set of headphones to our device. Tu macie próbkę mojego głosu, możecie porównać, jak brzmi ten głos wygenerowany z syntezatora mowy, a mój własny, i możecie ocenić, na ile jest to, nie wiem, podobne do mojego głosu. Ta jakość jeszcze tutaj mogłaby być lepsza, gdybym używał mikrofonów iPhone'a, ale ja nieopatrznie zacząłem nagrywać próbki głosu, korzystając z zestawu słuchawkowego. I ten mikrofon w zestawie słuchawkowym no nie jest najwyższej jakości, więc no chcąc, nie chcąc, troszkę pogorszyłem tą jakość. Myślę, że w przyszłości, szczególnie gdyby pojawiła się możliwość nagrania polskiego głosu, skorzystałbym właśnie z takiej możliwości i nagrał to raz jeszcze z wykorzystaniem zwykłych słuchawek i zestawu mikrofonów, który znajduje się w iPhone. Słoneczny dzień. Okay. Słoneczny dzień. Nowości. My to sobie sprawie to zostawmy. Przejdźmy do ustawień. Pokażę wam jeszcze, na czym to polega, gdzie to przycisk możecie znaleźć. Ekran jasność. Otwieramy ekran sobie oczywiście ekran jasność. Dostępność. Ekran dostępność. Przycisk. W dostępności zjeżdżamy nisko, bo pojawiły się tutaj cała nowa sekcja. Aparaty słuchowe. Mowa. Dźwięk. Napis. Słuch. Mowa. Nagłówek. Mowa. I mamy tutaj te dwie opcje. Mowa jedna na żywo. Włączone. Przycisk. Mowa na żywo. Tutaj włączacie tą opcję, włączacie skrót, wybieracie głosy syntezatorów mowy dla poszczególnych klawiatur, bo tak jak wspomniałem, syntezator mowy może nam wystarczyć, szczególnie w sytuacji, jeśli sami nie będziemy mogli nagrać własnego głosu. I tutaj system działa tak sprytnie, że dla
klawiatur w danych językach automatycznie dobiera syntezator. Więc jeśli będziecie korzystać z klawiatury hiszpańskiej, pisać hiszpańską treść i ją wyślecie, to ona zostanie odczytana hiszpańskim syntezatorem mowy. Niestety nie da się tutaj kontrolować tempa odczytu, wysokości mowy, innych parametrów mowy nie ma dla tych syntezatorów mowy. Jak słyszeliście, też ta synteza jest dość wolna. Tutaj mówię tutaj o polskiej syntezie. Mojego głosu też nie jestem w stanie przyspieszyć na przykład, ale pewnie Apple założyło, że ja tak wolno gadam, że też taki będzie mój głos. Tutaj, jeśli chcemy wybrać nasz głos indywidualny, to musimy zaznaczyć klawiaturę amerykańską czy tam angielską i wybrać sobie jeden z utworzonych przez nas głosów indywidualnych. Głos indywidualny, przycisk. Jeśli chodzi o sam głos indywidualny, to tutaj po aktywowaniu tej zalej funkcji używać głosu indywidualnego, pojawia się tekst na głos przez głośnik urządzenia lub w trakcie połączeń. Mnóstwo podpowiedzi tak naprawdę, więc ja pokrótce tylko powiem Wam dwa słowa, na co warto zwrócić uwagę, jeśli chcielibyście sobie taki głos utworzyć. Wy, czyli użytkownicy czytnika ekranu, VoiceOver, przede wszystkim dlatego właśnie korzystałem ze słuchawek, bo VoiceOver przy nagrywaniu tych wszystkich wiadomości się ścisza, więc to jest przede wszystkim pierwsza istotna informacja. Kolejna rzecz, no to może przejdźmy sobie po prostu tutaj. Pozwalaj aplikacji. Zobaczmy tak. Możemy utworzyć maksymalnie 3 głosy. Więcej nie. Nie wiem jeszcze, dlaczego tak się dzieje. Ja mam utworzony jeden głos. Alicja tworzy drugi głos, bo mam nadzieję, że w pewnym momencie Apple umożliwi korzystanie z tych głosów, na przykład przez Siri. Wtedy bardzo chętnie będę słyszał głos Alicji zamiast Siri. Głos indywidualny jeden. I tutaj mam jakiś głos, to ja go tu może usunę. Utwórz głos. Głos indywidualny 1. Piotr, facę idę uwierzytelniony. Żebyście ustawienia. Zobaczyli, jak to działa. Przede wszystkim głos. Zobaczyliście, że zostałem zautoryzowany. Usun głos i nagrania. Przycisk. Tak, usunąłem wcześniejszy głos. Bo są to dane wrażliwe. Nasze próbki głosu są danymi wrażliwymi, więc my możemy je wysłać do siebie, ale aby w ogóle wejść w opcję głosu, musimy zautoryzować się poprzez Face ID. Głos i zobaczcie. Piotr English, 4, Alicja, utwórz głos indywidualny. Przycisk. Gdy ja teraz kliknę utwórz głos indywidualny i tak zostanę ponownie autoryzowany. Face ID uwierzytelniony. Tak, Face ID mnie zautoryzowało. Utwórz głos indywidualny, nagłówek. I teraz ten proces kreowania głosu. Nagraj swój głos, odczytanie na głos 150 fraz zajmie około 15 minut. Wygeneruj głos indywidualny, iPhone utworzy twój głos indywidualny i będzie go bezpiecznie przechowywać. Komunikacja, mowa na żywo, wpisywany tekst jest odczytywany twoim głosem indywidualnym przez głośnik urządzenia lub w aplikacjach WhatsApp, e-mail, telefon oraz aplikacjach do komunikacji wspomaganej. Dalej, przycisk. Czyli to, co już wam zdążyłem powiedzieć. Znajdź ciche miejsce, nagraj swój głos w pomieszczeniu jak najbardziej wolnym od echa i hałasu otoczenia. Mów normalnie, czytaj ze stałą głośnością, jak podczas rozmowy. Utrzymuj urządzenie w odległości 15-30 cm od ust. Nie spiesz się, po odczytaniu na głos wyświetlanej frazy na ekranie pojawia się kolejna. Sesję możesz zachować i zamknąć w dowolnym momencie. Dalej, przycisk. W tym momencie będziemy otrzymywali frazę po frazie, ale możemy też zmienić to ustawienie tak, żeby czytać ciągle. Oczywiście osoby niewidome mają problem z zapoznaniem się z tekstem i korzystają z syntezatora mowy, więc ja polecam jednak takie zdanie po zdaniu. Utwórz jest to głos, o wiele lepsze. Nagłówek. Podaj nazwę tego głosu. Automatycznie nazwa mamy głos indywidualny jeden. Wpisaną nazwę. Język. Dalej. Język. Język jest Stany Zjednoczone. English, Stany Zjednoczone. Niestety nie ma innego tutaj języka. Klikamy sprawdź dalej. Jakość dźwięku. Nagłówek. Nagraj poniższą frazę. iPhone dokona analizy jakości dźwięku, gdy skończysz. Intrating personal voice with my iPhone. Intrating personal voice with my iPhone. Okej, okay, no to sobie nagrajmy tą frazę. Intrating personal voice with my iPhone. Nagraj. Przycisk. I'm creating a personal voice with my iPhone. Anuluj. Przycisk. Informacje dotyczące nagrywania. Nagłówek. Zbyt głośne otoczenie. Spróbuj znaleźć cichsze miejsce. Bieżące otoczenie jest zbyt głośne, co może mieć wpływ na jakość głosu indywidualnego. No, więc powinienem znaleźć cichsze miejsce. Posłuchaj. Przycisk. Ale tutaj dla naszej demonstracji dalej, przycisk. Przejdźmy sobie odczytuj dalej. Frazę. Nagłówek. This it is industries into the food processing and the creation of floating. Mamy w tym momencie frazę, którą powinniśmy zapamiętać i odczytać ją, wypowiedzieć ją. Wypróbuj, przycisk. W tym celu nagraj. Zatrzymuj, nagraj, przycisk. Powinniśmy kliknąć przycisk nagraj,
Wtedy rozpoczyna się automatycznie proces rejestrowania naszego głosu, my wymawiamy daną frazę i gdy skończymy, automatycznie proces nagrywania zostanie zakończony. Jednak, gdybyśmy nie zdążyli, bo zrobimy jakąś pauzę w zdaniu czy coś takiego, wtedy nasze nagranie zostanie obcięte i żeby było poprawne, idziemy na górę ekranu i tutaj mamy przycisk poprzednia fraza. I naciskając ten przycisk, wracamy i możemy powtórzyć nasze nagranie cały czas na bieżąco. Będziemy mieli informację u góry ekranu, którą frazę nagrywamy. Jedna ze 150, czyli 150 nagrań tych fraz przed nami. Cały czas na ekranie mamy kwestie dotyczące możliwości wpisania frazy, abyśmy mogli mówić, z kimś się komunikować. Czyli możemy przeglądać nasze urządzenie z kimś, z jakąś osobą i możemy się z nią jednocześnie komunikować, tworząc komunikaty głosowe. Jest to o tyle fajne, że cały czas ta funkcja jest dostępna na ekranie, dopóki nie klikniemy zamknij. Jak klikniemy zamknij, funkcja znika i mamy pełen ekran do dyspozycji. Tyle na dzisiaj. Wydaje mi się, że są to bardzo fajne nowości i wiele osób mających problemy z mówieniem będzie z nich zadowolona. Oczywiście w Polsce to zadowolenie będzie większe, jeśli będziemy mieli obsługę polskiego języka. To raz i dwa, że będziemy mogli tych głosów indywidualnych używać w voiceoverze i w innych funkcjach systemowych, gdzie chociażby do obsługi Siri czy odczytywania zawartości okna moglibyśmy korzystać z takich głosów własnych naszych syntezatorów mowy. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tych nowościach. Ja na dzisiaj bardzo wam dziękuję za uwagę. Pamiętajcie oczywiście o zasubskrybowaniu kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, tak żeby żadna nowość wam nie umknęła. A ja zapraszam was do kolejnych vlogów z mojej szuflady. Dziś kłaniam się już nisko. Piotr Witek.